wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, wszystkie procesy, czyli ogrzewanie, chłodzenie, przemiany fazowe, odbywały się pod stałym ciśnieniem. Ten wykres zależności temperatury od dostarczanego ciepła, ten, przypomnę, tak naszkicuję go, tutaj lód się ogrzewał, następnie się topił, następnie ciekła woda się ogrzewała, potem parowała, a na końcu ogrzewała się para. Taki wykres był dla stałego ciśnienia równego jednej atmosferze. To tak tylko dla przypomnienia z poprzednich filmików. No ale przecież wiemy, że we wszechświecie ciśnienie nie jest zawsze stałe, w szczególności nie jest zawsze równe jednej atmosferze. I to, co narysowałam tutaj, znowu dla wody, jest to diagram fazowy. Są różne typy diagramów fazowych, ale taki, gdzie na osiach jest tutaj temperatura, a tutaj ciśnienie. Temperatura niech będzie tutaj w stopniach Celsjusza, a tu ciśnienie w atmosferach. Jest najpopularniejszy i najczęściej będziesz spotykać taki typ diagramu fazowego w różnych książkach czy na sprawdzianach. Pokazuje on, w jakim stanie skupienia znajduje się substancja dla poszczególnych wartości ciśnienia i temperatury. I tak tutaj woda w tym obszarze ograniczonym tymi liniami jest w stanie stałym, tu jest w stanie ciekłym, a tu w stanie gazowym. I teraz, jeśli powiem Ci, że mam wodę o temperaturze 0 stopni Celsjusza pod ciśnieniem jednej atmosfery, tutaj ten rysunek, ten wykres oczywiście jest kompletnie nie w skali, ale nie mając żadnych kratek czy podziałek jakichś tutaj, jak mi bardzo trudno rysować w skali, ja rysuję tylko tak, żeby zobrazować to, co chcę powiedzieć. Gdybym Ci powiedziała, że mam wodę w temperaturze 0 stopni Celsjusza i pod ciśnieniem jednej atmosfery, to na diagramie fazowym ten punkt znajduje się na linii granicznej między stanem stałym i ciekłym. I to się zgadza z tym, co wiemy na temat wody, że pod ciśnieniem jednej atmosfery w temperaturze 0 stopni Celsjusza lód się topi, czy też woda zamarza. Albo innymi słowy, w tych warunkach pod ciśnieniem jednej atmosfery i w temperaturze 0 stopni Celsjusza mogą współistnieć ze sobą woda w stanie stałym, czyli lód, i woda w stanie ciekłym. Dobrze, a zobaczmy, co się stanie, jeśli podwyższymy ciśnienie. Pod wyższym ciśnieniem lód się topi w niższej temperaturze. A co jeśli obniżymy ciśnienie? Jeśli obniżymy ciśnienie, to zobaczmy, że temperatura topnienia lodu, czy też zamarzania wody się zwiększa. Tak, jeśli na przykład udamy się gdzieś wysoko w góry, czy wejdziemy na Rysy albo na jeszcze jakiś wyższy szczyt, na przykład na Mount Everest, gdzie powietrze jest rzadsze i ciśnienie atmosferyczne niższe, to zaobserwujemy, że w temperaturze 0 stopni Celsjusza lód się nie topi i potrzeba wyższej temperatury, żeby zaczął się topić. Przyjrzyjmy się jeszcze raz sytuacji dla jednej atmosfery. Tutaj dorysujmy całą linię. Dla jednej atmosfery sytuacja jest nam bardzo dobrze znana. Tutaj na tej linii mamy granicę między stanem ciekłym i gazowym. Dla ciśnienia jednej atmosfery woda paruje w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Taki wycinek, taki plasterek tego diagramu fazowego mamy w szczegółach rozrysowany tutaj. Tak, w temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza mamy stan stały, następnie w temperaturze 0 stopni Celsjusza lód się topi, po czym od 0 stopni Celsjusza do 100 stopni Celsjusza mamy wodę w stanie ciekłym, następnie w temperaturze 100 stopni woda wrze, przechodzi w stan gazowy, następnie powyżej tej temperatury już mamy parę wodną. I taką sytuację znamy bardzo dobrze z naszego życia codziennego i z poprzednich filmików, w których rozwiązywaliśmy już trochę przykładów. A co zobaczymy, co zaobserwujemy, jeśli wejdziemy na przykład na szczyt Mount Everest, tutaj nie wiem dokładnie, jakie panuje tam ciśnienie, ale na pewno niższe niż jedna atmosfera. No, zaznaczmy sobie na całej długości tą linię. Zaobserwujemy, że do pewnej temperatury wyższej niż 0 stopni Celsjusza woda pozostaje w postaci lodu, następnie topi się, po czym dalej można ją podgrzewać, ale do temperatury niższej niż 100 stopni Celsjusza. W niższej temperaturze niż 100 stopni Celsjusza woda w niższym ciśnieniu zaczyna wrzeć. Już powyżej tej temperatury mamy parę wodną. Z kolei jeśli udamy się gdzieś, gdzie panuje jakieś wyższe ciśnienie, gdzieś w jakieś miejsce położone poniżej poziomu morza, tutaj sobie zaznaczmy, to zaobserwujemy, że po pierwsze lód będzie się topił w temperaturze niższej niż 0 stopni Celsjusza, a ciekła woda będzie parować w temperaturze wyższej niż temperatura, do której przywykliśmy, czyli 100 stopni Celsjusza. Czemu tak się dzieje? No spójrzmy z bliska na wodę w stanie ciekłym.
Narysujmy sobie, powiedzmy, że to są tak schematycznie narysowane cząsteczki wody. W stanie ciekłym mają one dość energii kinetycznej, by się poruszać, by nie pozostawać na swoich miejscach, ale wskutek przyciągania elektrostatycznego wciąż chcą one pozostawać blisko siebie, ocierają się o siebie. I teraz jeśli ciecz znajduje się pod pewnym ciśnieniem, tutaj nad nią latają jakieś cząsteczki gazu, czy cząsteczki różnych gazów składających się na powietrze. Cząsteczki te wywierają pewne ciśnienie. I teraz jeśli ciśnienie to podwyższymy, czyli cząsteczki gazu będą częściej uderzać tu w powierzchnię cieczy, to cząsteczce cieczy, cząsteczce wody będzie trudniej się oderwać tutaj od powierzchni cieczy i ulecieć w stan gazowy. Żeby takie oderwanie mogło nastąpić, potrzebna jest cząsteczce wyższa energia kinetyczna, w związku z tym woda musi mieć wyższą temperaturę, tak? Bo temperatura to średnia energia kinetyczna. Z kolei, gdy ciśnienie będzie niższe, to wystarczy niższa energia kinetyczna, a więc niższa temperatura do tego, żeby cząsteczki wody mogły się odrywać i ulatywać w stan gazowy, czyli żeby woda mogła wyparować. I stąd mamy tutaj tą różnicę temperatur w przypadku parowania. A co będzie, jeśli ciśnienie bardzo, bardzo obniżyć tutaj do takich bardzo niskich ciśnień? Jeśli obniżyć ciśnienie praktycznie do zera, stworzyć prawie że idealną próżnię, to wtedy już nic poza przyciąganiem międzycząsteczkowym nie przeszkadza cząsteczkom w oderwaniu się od pozostałych i przejściu w stan gazowy. I zauważmy tutaj, że jeśli takie ciśnienie jest bardzo niskie, to lód już nie przechodzi w stan ciekły, a następnie w gazowy, tylko od razu w stan gazowy. Taki proces nazywamy sublimacją. Więc gdybyśmy na przykład polecieli na Księżyc i wzięli ze sobą z Ziemi bryłkę lodu, to w odpowiedniej temperaturze zaobserwujemy, że nasz lód przechodzi prosto ze stanu stałego w gazowy. Jak mamy lód, cząsteczki wody jakoś tak w takiej uporządkowanej strukturze, ale tutaj wokół tego lodu nie ma właściwie żadnego gazu, czy też jest bardzo wysoka próżnia, jakieś pojedyncze cząstki gdzieś tam latają, ciśnienie jest bliskie zeru. I wówczas, gdy energia kinetyczna cząstki jest dostatecznie duża, no może ona po prostu oderwać się i ulecieć od razu w stan gazowy. Może myślisz sobie teraz, że taka sublimacja to jest jakieś bardzo egzotyczne zjawisko, że wymaga jakichś ekstremalnie niskich ciśnień, że trzeba polecieć, nie wiem, na Księżyc czy w jakieś inne miejsce, gdzie w ogóle nie ma atmosfery, żeby coś takiego zaobserwować. Ale żeby odeprzeć taki argument, narysowałam diagram fazowy dla innej, bardzo rozpowszechnionej u nas na Ziemi substancji, mianowicie dla dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla otacza cię ze wszystkich stron, wydychasz go, a rośliny, które stoją w twoim pokoju być może, albo w twoim mieszkaniu, go wdychają, więc nie jest to żaden egzotyczny związek. A zobacz, co się dzieje z nim pod ciśnieniem jednej atmosfery. Otóż pod ciśnieniem jednej atmosfery, jeśli tylko zdołasz uzyskać temperaturę około minus 80, minus 78,5 stopnia Celsjusza, zobaczysz, że gazowy dwutlenek węgla zamarza. Tak, bo tutaj, w tym obszarze, dwutlenek węgla jest w stanie stałym, tutaj w ciekłym, a tu w gazowym. I można czasem zobaczyć takie pokazy z tak zwanym suchym lodem, bo zamarznięty dwutlenek węgla nazywa się czasem właśnie suchym lodem, suchy lód. Można zobaczyć takie pokazy, gdzie właśnie zamarznięty dwutlenek węgla pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze powyżej minus 78,5 stopnia Celsjusza natychmiast sublimuje. Przechodzi prosto od stanu stałego w gazowy. Jeśli przyjrzysz się uważnie temu diagramowi dla dwutlenku węgla, to zorientujesz się, że w życiu codziennym, w warunkach panujących na Ziemi, nigdy w życiu nie zobaczysz dwutlenku węgla w stanie ciekłym. Żeby go zaobserwować, trzeba udać się w jakieś miejsce, gdzie panują ciśnienia tam powyżej 5 atmosfer, bardzo wysokie ciśnienia. Chyba człowiek by pod takim ciśnieniem chyba nie przeżył. Czyli na przykład takie ciśnienie wyższe od 5 atmosfer na pewno panuje na Saturnie czy na Jowiszu, gdzie właśnie gigantyczne masy atmosfery oraz przeogromna grawitacja właśnie generuje takie wielkie ciśnienia. Natomiast w warunkach panujących na Ziemi dwutlenek węgla ma to do siebie, że nie przechodzi nigdy w stan ciekły, tylko sublimuje. Na pewno twoją uwagę zwróciły niektóre charakterystyczne punkty na tym lub na poprzednim diagramie. Pierwszy z tych punktów to punkt potrójny. Dla dwutlenku węgla znajduje się on pod ciśnieniem
około 5 atmosfer i w temperaturze minus 56,4 stopnia Celsjusza. I punkt potrójny charakteryzuje się tym, że dokładnie w tych warunkach, pod tym ciśnieniem i w tej temperaturze, dwutlenek węgla może znajdować się w każdym z trzech stanów skupienia. I zależnie od tego, w którą stronę trochę zmienimy warunki, w którą stronę pójdziemy, nastąpi jedna z możliwych przemian fazowych i nasz dwutlenek węgla albo przejdzie w stan stały, albo gazowy, albo ciekły. Podobnie woda też ma swój punkt potrójny. Widzimy, znajduje się on tutaj. W temperaturze troszeczkę powyżej 0 stopni Celsjusza, poniżej 0,01 stopnia Celsjusza i pod ekstremalnie niskim ciśnieniem 5000 atmosfery. Drugi charakterystyczny punkt jest to punkt krytyczny. Może zaznaczę na drugim wykresie, który jest mniej zamazany. Tutaj znajduje się punkt krytyczny. Brzmi bardzo poważnie. Otóż dla ciśnień i temperatur powyżej ciśnienia i temperatury krytycznej substancja znajduje się w stanie nadkrytycznym. Jest to taki stan, który ma zarówno cechy gazu, jak i cieczy. Substancja w stanie nadkrytycznym trochę przypomina gaz, bo temperatura, czyli średnia energia kinetyczna cząsteczek jest wielka. Cząsteczki poruszają się naprawdę szybko. Ale oprócz tego ciśnienie jest tak ogromne, że cząstki znajdują się bardzo, bardzo blisko siebie, jak się o siebie ocierają praktycznie, tak jak w przypadku cieczy. I substancje w stanie nadkrytycznym mają bardzo wiele różnych ciekawych zastosowań. Między innymi są wykorzystywane jako rozpuszczalniki w pralniach chemicznych. Bo możesz sobie z pewnością wyobrazić, przypomnieć takie na przykład animacje, jakieś nawet z reklamy proszku do prania, gdzie jest narysowane, jak to te aktywne cząsteczki proszku tutaj uderzają w tkaninę, w plamę i odrywają po prostu te kawałki brudu. Możesz sobie wyobrazić, że taka bardzo gorąca substancja pod ogromnym ciśnieniem będzie bardzo efektywnie te cząsteczki brudu z tkaniny wybijać. A jeszcze taka uwaga na koniec, że do tej pory patrzyliśmy, co się dzieje przy ustalonym ciśnieniu, kiedy zmieniamy temperaturę. Tak, ale można również iść w kierunku prostopadłym, ustalić sobie temperaturę i patrzeć, co się dzieje, kiedy zmieniamy ciśnienie. Spójrzmy na wodę. Weźmy jakiś kolor, którego jeszcze tu nie mamy na tym pstrokatym, zamazanym rysunku. Weźmy wodę w temperaturze 110 stopni Celsjusza i popatrzmy, co się dzieje. Od najniższych ciśnień tutaj mamy cały czas w tej temperaturze wodę w stanie gazowym, czyli parę wodną, ale jak jeszcze trochę podwyższymy ciśnienie tutaj do tego poziomu, tutaj do momentu, kiedy dojdziemy do tej linii, to nasza para wodna w temperaturze 110 stopni Celsjusza skropli się i dalej już będzie w stanie ciekłym. A jeśli powtórzymy nasz eksperyment tutaj dla jakiejś niskiej temperatury, no nawet nie bardzo niskiej, tylko po prostu poniżej temperatury punktu potrójnego, jak grubsza, no poniżej 0,01 stopnia Celsjusza, gdzieś tutaj na przykład, to zobaczmy, że nasza woda w stanie gazowym, nasza para wodna, przy podwyższaniu ciśnienia w pewnym momencie przejdzie w stan stały. Czyli nastąpi proces odwrotny do sublimacji, który nazywamy resublimacją. Tutaj nastąpi resublimacja. O, i tutaj dalej będziemy podwyższać ciśnienie, aż do momentu, kiedy ten lód, który powstał tutaj w wyniku resublimacji, znowu się stopi. Będziemy mieć wodę w stanie ciekłym. No dobrze, no to już chyba wszystko. Zapoznałam Cię z tymi diagramami fazowymi, ponieważ zawierają one ogromną ilość informacji o tym, co się dzieje z substancjami, w miarę jak zmieniamy temperaturę i ciśnienie.